Cześć, witajcie. Ja jestem Leon i prowadzę dla Was stronę wyprawyleona.pl, a to są moje dwie, no dosyć sporych rozmiarów paczki. Jeżeli chodzi o tą paczuchę, to tutaj w środku znajduje się rzecz, która jest mi potrzebna do realizacji kolejnego świetnego filmu, który mam nadzieję, że zobaczycie już, no myślę, że w przeciągu 2-3 tygodni. Z kolei tutaj znajduje się paczka od jednego z moich widzów, który postanowił wysłać mi kilka rzeczy po obejrzeniu mojego materiału na temat górniczych pamiątek. A więc tu w środku powinna znajdować się, a zresztą co Wam będę mówił. Zrobimy unboxing, to sami zobaczycie. Zaczniemy może najpierw od tej paczki. Mam taki jedyny prawilny nóż do otwierania właśnie takich paczek. Ciężko to wyciągnąć. Tego się nie spodziewałem akurat. Ciężko to wyjąć, a więc zrobimy może tak. To, co moi drodzy teraz widzicie, to nic innego jak nówka sztuka. Butla kompozytowa, którą kupiłem tutaj na bossfire.pl i za chwilę o tej butli Wam nieco opowiem, ale zobaczę, co to mi tutaj chłopacy w gratisie dosłali. Straż Bossfire, piękna koszulka, a więc bardzo dziękuję za ten miły gest. I tutaj też chciałbym dodać, że w gratisie do tej butli dostałem ten oto pokrowiec. Zajrzymy tutaj do środka, wyciągniemy butlę. Sam pokrowiec jest bardzo konkretny, gruby, wzmacniany, a więc przyda się do czołgania w tych różnych moich zakamarkach. I przechodzimy do samej butli. I tutaj to, co pierwsze jako rzuca się nam nawet nie tyle w oczy, co w odczuciu, to waga. Waga tej butli. No bo słuchajcie, to jest butla kompozytowa, tak zwana kewlarowa. I ta butla waży 2,8 kg. Jest naprawdę leciutka. I żeby jakby Wam zobrazować, na czym polega zajebistość tej butli, pokażę Wam butlę 4-litrową 200 barów. To jest butla 4 litry 200 barów i ona waży prawie 6 kg. A to jest butla 6,8 litra 300 barów i ona waży 2,8 kg. Różnica jest przeogromna, a więc ta butla jest nam potrzebna, żeby wejść do pewnego wyjątkowego miejsca, które jest zagazowane, tak byśmy mogli tam bezpiecznie nagrać dla Was film. Koszt tej butli to 1550 albo 1600 zł, nówka sztuka, jak już wspominałem, z ważną legalizacją. I ta butla była nam potrzebna. Była nam potrzebna dla drugiej osoby, a druga sprawa jest taka, że moja butla kompozytowa za chyba 5 lat kończy jej się ważność, więc tak czy inaczej potrzebowaliśmy drugiej dodatkowej butli i nie chcieliśmy iść w butle stalowe, no bo możemy kupić podobnych rozmiarów butlę stalową, znacznie tańszą, ale ona też waży coś około 8 albo nawet 10 kg, a więc od początku naszej działalności naszym priorytetem była wygoda i możliwość bezpiecznego poruszania się w tych ciasnych zakamarkach. Czasami aparaty powietrzne, nie niesiemy ich na plecach, aparatów nie niesiemy na plecach, tylko tak, tu kamera, oświetlenie, aparat ucieczkowy, a w drugiej ręce aparat powietrzny i butla w ręce, w takiej pozycji. A więc ta butla kompozytowa naprawdę strasznie ułatwi nam robotę i zakup jej możliwy był dzięki Wam, dzięki Waszemu wsparciu na Patronite, za co Wam serdecznie z tego miejsca dziękuję. Tutaj moja twarz się śmieje, ponieważ śmieje uśmiecha, ponieważ naprawdę jestem z tej butli mega zadowolony. I tutaj jeszcze raz dziękuję Bossfire za fachowe doradztwo, kontakt i szybką wysyłkę. No dobrze, przejdźmy teraz do naszej drugiej paczuchy. Nie chcę tam niczego uszkodzić. Ta paczka jest ogólnie cięższa niż być powinna, bo osoba, która wysłała mi tą paczkę, powiedziała mi mniej więcej co wyślę, ale
Jakby nie wszystkiego się spodziewałem, bowiem spójrzcie. Tutaj mamy piękny posążek. Kim jest ten pan? To jakiś pewnie dobry duch kopalni, który w ręce trzyma lampę górniczą. Dostałem kufel górniczy z karczmy piwnej Politechniki Śląskiej. Spójrzcie. Piękny, piękny kufel. Tutaj weźmiemy jeszcze jeden kufel. Zobaczcie. 230 lat górnictwa. Kopalnia węgla kamiennego Bolesław Śmiały. Kolejny kufel z karczmy piwnej. Spójrzcie, jaki piękny. Jeszcze mam tu jakieś dokumenty. Zdjęcia artystyczne górnośląskiej kopalni węgla. Tu mamy całą historię górnictwa, a tutaj mamy masę zdjęć. Spójrzcie. Piękne, oryginalne zdjęcia z górnośląskich kopalni. Naprawdę bardzo świetnej jakości. I tutaj jest cała, słuchajcie, cała historia kopalni wraz ze zdjęciami. A więc naprawdę świetna pamiątka. I teraz przechodzimy do chyba tych najciekawszych rzeczy, bowiem osoba, która się ze mną skontaktowała, postanowiła podarować mi swoją szpadę górniczą. Spójrzcie tylko. Szpada górnicza, bardzo dawno nie wyciągana. Piękne ostrze. Drewniana rękojeść. To jest to, co pan Zbigniew mówił, że ta moja szpada jedna miała tą rękojeść z jakiegoś tam plastikopodobnego materiału, a ta jego miała rękojeść drewnianą. Tutaj też mamy rękojeść drewnianą, ale słuchajcie, żeby tego było mało, to tutaj jest coś jeszcze. Kordzik. Tutaj prawdopodobnie znajduje się kordzik. Piękny kordzik górniczy. Możemy już poznać, że to oryginał, ponieważ mamy tutaj napis kadra. A więc jest to oryginalny kordzik górniczy, nie jakaś podróbka, którą ja kupiłem. Pięknie zdobione ostrze. Piękny, oryginalny kordzik. A więc bardzo cieszę się z tego prezentu, ale słuchajcie, żeby tego było mało, tam jest jeszcze jedna broń biała. Słuchajcie, jeszcze jedna górnicza szpada. KWK Bolesław Śmiały. Piękna szpada, spójrzcie. A więc, moi drodzy, sami zauważcie, że nie dość, że dostałem tą butlę, zdążyła ona przyjść, tak żebyśmy mogli ją napełnić i wejść do pewnego wyjątkowego miejsca, co już mnie naprawdę bardzo cieszy, to ponadto dostałem piękną broń białą, kufle górnicze, dokumenty, zdjęcia. Jestem naprawdę szczęśliwy i z tego miejsca raz jeszcze dziękuję panu za przekazanie tych wyjątkowych rzeczy. Oczywiście znajdę dla nich miejsce i pięknie u mnie tutaj wyeksponuję. Moi drodzy, z mojej strony byłoby to wszystko. To był taki leciutki filmik w przerwie pomiędzy eksploracjami. Oczywiście już niedługo pod ziemię wracamy. Ja wam tylko chciałem pokazać, jak to czasami wygląda, jak wyglądają te miłe sytuacje, kiedy dostaję paczkę od widza, od osoby, która mnie ogląda i w ten sposób również docenia. A więc nie przedłużając, z mojej strony byłoby to wszystko. Cóż mogę powiedzieć więcej? Do kolejnego.